Cześć, dzień dobry. Dzisiaj masaż bruzdy nosowo-wargowej. Brzmi bardzo poważnie, ale na pierwszy strzał, jak oglądamy się, to widzimy tutaj tą zmarszczkę. Zmarszczka też jest spowodowana tym, że szyja jest spięta. Jak jest szyja spięta, to i te wszystkie zmarszczki, mięśnie przede wszystkim się ściskają. No i schodzą na dół, tak? Ściska się to wszystko, więc szyję można od czasu do czasu, jakkolwiek, gdziekolwiek jesteś, też ją sobie rozluźniać. To wtedy i ta twarz jest taka bardziej promienna. Co należy zrobić? Są dwa masaże, które rozluźniają spięcia szyi. Pierwszy to jest, przytrzymujemy tu i idziemy do góry i patrzymy. Do trzech. Liczymy do trzech. Raz, dwa, trzy. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Masaż możesz zrobić ze mną. Teraz idziemy w tą stronę, do góry. Będziemy patrzeć się i jeszcze wystawimy trochę brodę, żeby tak pociągnąć ten mięsień tutaj boczny. Dobra. Hop, do góry. O, super. Druga strona. Hop, do góry i tutaj ciągnie. Tak. Jeszcze raz. Tak. Jeszcze raz. Tych ruchów możesz zrobić na jedną stronę, na drugą stronę ze 3, 4. Do góry tak samo, ze 2, 3 razy. Tak, żeby rozluźnić. Ja już tutaj mam luźno. Przystępujemy do masowania bruzdy, która no powstaje z życia, tak? No nie mamy innego wyjścia, jak ją teraz rozmasować, żeby mieć ładną twarz. Od dołu idziemy po bruździe. Ja to jeszcze idę tutaj sobie rozluźniam pomału. O! Też ze 2-3 razy takie ruchy czujące. Nie delikatnie, a proszę, żebyś odczuwała ten masaż. Nie tak delikatniutko, tylko naprawdę przyciśnięty. Ja to nawet sobie często kładę głowę na palcach, na dłoniach, żeby mieć ciężar tego masażu. I druga strona tak samo i do góry, tak? I w tą stronę do góry. Możesz położyć głowę, ale nie musisz. Po prostu będzie bardziej, będzie mocniejszy masaż, jak się trochę głowę położy, to wtedy jest taki ciężar tego masażu. Robimy na sucho. Najlepiej na sucho robić masaże, bo palce się nie ślizgają, czujesz mięśnie i jest taki fajniejszy, mocniejszy efekt tego masażu. Ok, i teraz będą takie grabki po jednej, po drugiej stronie. Trzymamy, tak zagłębiamy się i robimy grabki. I zagłębiamy się i robimy grabki. I robimy grabki. Ale zagłębiamy się, nie tak delikatnie, tik, 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 tylko zagłębiamy się i grabki. Tak, góra, dół, dół, góra. Jak wygodnie, chodzi o to, żeby dotlenić mięśnie. I z druga strona tak samo. Zagłębiamy się i robimy grabki. Zagłębiamy się i robimy grabki. Widzisz, gdzie masz tą bruzdę? Ten mięsień taki już mocno wykazujący się na tej twarzy. To po tym mięśniu po prostu dotlenić go trzeba. Tak? I też na jedną stronę 5 razy, na drugą stronę 5 razy. I teraz będziemy tak robić taki masaż, który też dobrze oddziaływuje na tą strukturę mięśnia. Więc w ten sposób też zagłębiamy. Taki robimy wachlarzyk, ale on jest dosyć taki mocny. Mocny, czuję. Nie tak delikatnie sobie stukam. Można sobie tak postukać, oczywiście, to przecież nic się nie dzieje, tak? Też się w jakiś sposób tam dotleni, ale
jak mocniej będziesz robiła takie wachlarzyki, to po prostu odczuje się ten masaż, a masaż ma, już jak czas poświęciłaś, no to już go zrób po prostu porządnie, a nie tak, żeby tylko on no po prostu był odhaczony. Że ja to mówię, jak czas poświęcasz dla siebie, to chociaż zrób to porządnie. No najlepiej nie gadać. Tak? I tak samo jedna strona, jak i druga. Forma dowolna, czy od prawej, czy od lewej. Ważne, żeby to zrobić. Ok. No ja to na sam koniec jeszcze taki liftingujący lubię zrobić. Ruch, czyli literka L i do samego końca i ściągamy tu. Tak, literka. Literka L. Literka L. Tak, tu tutaj ładnie ściągamy. Tak. I to samo. Całość. Dół i góra. Literką L robimy taki lifting twarzy. O. Okej. Okay. Dobra, jeszcze czoło. Żeby nie było takie odosobnione. No dobra, i ten masaż można powtarzać praktycznie codziennie. Jeżeli ją masz bardziej widoczną, to ja bym codziennie robiła. Co drugi dzień, no bo może się trochę znudzić. Po masażu, tak, zalecam po prostu krem, serum, co ci pasuje. Może być nasze masło, może być nasza złota maska, też można sobie tutaj położyć ją na tą bruzdę i też świetnie to się nawilża i świetnie się pielęgnuje tą część. Tak, ja wybrałam masło. Masło jest naszej autorskiej receptury, więc jesteśmy po prostu przeszczęśliwe, że również i wam się podoba. Konsystencja, zapach, no kolor. Ja lubię różowy, Renata lubi różowy. Więc udało nam się, znaczy nie udało nam się, zrobiłyśmy fantastyczne, idealne masło do ciała. Na naszej stronie, w naszym sklepie zarówno jest masło do ciała z linii jagody goi, dużo ekstraktu jagody goi, a no dobra, jest jeszcze masło shea i olej arganowy, trochę sojowego, tu. Złoto koloidalne, magia. Też oleje, olej lniany i ryżowy. Tak, to są też dobre oleje. Można poczytać dwa kremy, które świetnie pielęgnują, nawilżają po prostu suchą skórę. To co? Oła, wszystkiego dobrego, tak? I do zobaczenia. Do usłyszenia. Pa.